Raz, dwa, trzy. I see. Intercamp. Intercamp is okay. Nie wiem, co więcej mówić. It's okay this year. What do you think? Yes, I think the intercamp okay. And do you like this place? Yes. And the people? Yes. And maybe something more? No. No? Okay. Thank you very much. Yes. Hello. I would like to know if you like the intercamp this year. Actually, it was wonderful. I really enjoyed that. It was, for me, one of the most amazing intercamps so far. Okay, and how about the people? They were amazing. I think that's all to say. And how about the activities? My children did really enjoy that. I think it was really good job you've done. It was creative, it was active, it was physical, it was everything they needed. Okay, and what about the atmosphere? I do really like this place, the Nyssa fortress, the labyrinth in there, all amazing, so good job. Okay, thank you very much. You're welcome. Goodbye. No chodź, chodź. Ty wiesz, co wyglądasz w tej spodenkach? Proszę cię. No, idzie. Fajne są. Sio, sio, psujesz kadr. Nie, generalnie. Cześć, czuwaj. Chciałabym, żebyście powiedzieli mi kilka słów na temat intercampu w tym roku. Intercampu. Według mnie jeden z najlepszych intercampów, na jakich byłem. Byłem w Holandii, byłem w Niemczech i ten mi się najbardziej podobał. Miejscówka w sumie z tych wszystkich najlepsza. Jeśli chodzi o to. Okay. Ja na intercampie jestem pierwszy raz. W sumie naprawdę bardzo mi się podobało. Będę starał się przyjechać na następny, no ale będę już po 18, więc... Ja jestem już drugi raz na intercampie i powiem szczerze, że bardzo mi się podobał program tegoroczny. Bardzo mi się fajnie chodziło po punktach i fajnych rzeczy mogą się dowiedzieć. Ja także jestem drugi raz na intercampie i też mi się podobają punkty tutaj. Nie było dość tak monotonnie, chociaż były takie momenty, ale ogólnie było bardzo fajnie. Okej, okay, a co możecie jeszcze powiedzieć o pogodzie? O pogodzie, szczerze mówiąc, udała się, gdyż nie padało, a nie było tak gorąco jak rok temu w Niemczech, gdzie byliśmy na jednej wielkiej polanie, która była lotniskiem, gdzie nie było skrawka cienia tak naprawdę. I w tym roku naprawdę pogoda się udała, że nie było ani za ciepło, ani za zimno. Dokładnie. A poznaliście jakichś nowych ludzi interesujących? Mnóstwo. Ja byłem w patrolu z Czechami, mieli tam swój kemp. I naprawdę świetnie. W sumie rozmawialiśmy po angielsku, po polsku, dogadywaliśmy się, poznaliśmy różne śmieszne słowa i było zabawnie, naprawdę. Okej, okay, a co sądzicie o miejscu? O miejscu, jako miejscu? Patrząc myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, gdyż ludzie z Europy mieli jakby trochę bliżej niż centralna Polska, niż środek. Gdyż jest to trochę bliżej granicy. Jeśli chodzi o to rozwiązanie fortowe w ogóle miejsce, to jest jedno z najlepszych, na jakich byłem, jeśli chodzi o intercampy. Naprawdę w tym roku było to zrobione z mega pompą, mega rozkręcone. Widać, że ten intercamp jest doinwestowany i w całości dobrze zaplanowany. Dobra, to teraz ostatnie pytanie. Jak oceniacie od 1 do 10? Od 1 do 10? 8 plus. 8. 8. 9. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czuwaj. Czuwaj, czy moglibyście mi powiedzieć, co wam się najbardziej podobało na intercampie? Czuwaj, mi osobiście podobała się atmosfera tutaj. Ludzie byli naprawdę świetni, kocham wszystkich. Przygotowanie intercampu też było bardzo dobre, koncerty były bardzo fajne i ogólnie było świetnie. Okej. Okay. Najbardziej tu podobają mi się kontakty. Wszyscy byli dla ciebie mili. To było po prostu ekstra. Cała ta atmosfera, cała organizacja była super. Bardzo mi się podoba, że te znajomości, które tutaj są, które tutaj zawarliśmy, mogą zostać na całe życie i to jest wspaniałe, że możemy mieć przyjaciół tutaj z całego świata. A mi się najbardziej podobało wczorajsze ognisko ze względu na to, że mogliśmy się zintegrować z całym subcampem i poznać nowych ludzi z całego świata, naprawdę. Okej, okay, a teraz może kilka słów o Food Festival. O Jezu, najadłem się, co byłem pełny, tylko chodziłem, jadłem, chociaż mnie kolega poganiał. Ale było naprawdę pysznie, wszystkie potrawy były znakomite jak dla mnie, chociaż tam czosnek z boczkiem to trochę nie bardzo. Ale było świetnie, Jezu, wszyscy coś wystawili i można było się najeść.
rozmaite po prostu potrawy i wszystko udało się spróbować, poznać każdy kraj od kuchni. No. Tak. Okej, okay, a który kraj tak najbardziej was zadziwił, zaskoczył, jeśli chodzi o jedzenie? O jedzenie? Może Niemcy. Polska, był bigos, tradycyjnie. Niemcy. Niemcy chyba najbardziej. Niemcy też w sumie były, pankejki, kiwi, mango. Wszystko było, wszystko. To smakowało. Dobra, a teraz tak w skali od 1 do 10, jak oceniacie Interkamp w tym roku? 220. 1000%. 11. Yeah, dobra, Max, po prostu było idealnie. Dziękuję bardzo. Okay. Czuwaj. A co uważasz o Interkampie w tym roku? Uważam, że Interkamp jest bardzo fajny i jak najbardziej popieram tą inicjatywę. Uważam również, że organizacja była bardzo fajna, ludzie są świetni. I warto było przyjechać. A jak oceniasz Food Festival w tym roku? Nie wiem, nie było mnie. A szkoda. Wiem, żałuję. Co powiesz o miejscu? Fajne, bo mam blisko, tak się cieszę. Generalnie miejsce bardzo spoko. Nysa tak bardzo polecam. No i w sumie chyba tyle. A jak oceniasz w skali od 1 do 10? 15. Czuwaj, chcielibyśmy się dowiedzieć. Czuwaj. Co druh sądzi o Interkampie ze strony IST? Uważam, że to bardzo fajna impreza, takie malutkie jamboree w środku roku. A może kilka słów o organizacji? Jasne. Bardzo dobra. W sensie IST super, w związku z tym łatwo chyba wszystko było ogarnąć. Ewidentnie też widać, że duża część organizatorów robi to nie pierwszy raz, więc robią to dobrze, szybko, sprawnie, mają podzielone rzeczy, wiedzą co gdzie leży, wiedzą czego gdzie użyć, jak rozłożyć subcamp, jak go zaplanować, także bardzo w porządku. Czy warto jechać na Interkamp? No pewnie, że warto jechać. A dlaczego? Dlatego, że to takie maleńkie jamboree w ciągu roku, bez wielkich pieniędzy, 2,5 tysiąca ludzi z wielu krajów, przeżycie, doświadczenie. Na pewno każdemu polecam. Jestem akurat na Interkampie pierwszy raz, ale to super miejsce. Ogólnie było nice. Dziękujemy bardzo. Ale najlepsze było na przykład mus jabłkowy do kapusty kiszonej. To było już całkiem spoko. Także ogólnie nie jest źle, ale mogło być lepiej. A na Food Festival co było fajnego? Wszystko. Wszystko, a co najbardziej? Nie wiem, wszystko było fajne. A co najmniej? Nie można tak, każdy się starał. To każdy przygotował, to nie może tak, że coś było lepsze albo gorsze, nie? Czy według ciebie warto jechać na Interkamp? Oczywiście, no to raczej. A dlaczego? Można poznać dużo fajnych druhenek. Druhów też, ale wolę druhenki. Nie. Druh na Marcelina. Dobrze. Dziękuję bardzo. I teraz się... Jak druh na Marcelina podobał ci się Interkamp? Oh, I really liked the Interkamp this year. It's amazing. The atmosphere is amazing and also people. And I'm so glad to be there. And let's go the next year to the Interkamp. Okej, okay, na pewno wiem, że wszyscy zrozumieliście, ale wam wytłumaczę, że nie podobało jej się bardzo. Nie poznała żadnych ludzi. Było bardzo smutno, smętnie. Okej, przejdźmy do następnego pytania. Poznałaś jakichś fajnych ludzi? Yes, I have met a lot of people who was really interesting, amazing and also they were so talkative. Okej. Ogólnie to wszystko. Czy warunki polowe oceniasz za dobre? Oh, it's hard. It was hard sometimes, but it was really good. And I like it. Zaprzecza sama sobie, mówi, że było trudno, ale fajnie, ale no tak, dobra, przejdźmy dalej. Gdzie jest twoje obozowisko? There. Gdzie? There. Gdzie? Over there. Okej. Okay. Dobra, a teraz jak ci się podoba prasa naszej Rudej Kamerzystki? I like it. Reakcja mówi sama za siebie, nie podoba się. Dziękujemy, do widzenia.